Chorpik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Miłostowie. Razem ze mną jest pan Jan Kołpajło, autor książki o historii Miłostowa. Drodzy Państwo, Miłostowo według metryki jest najstarszą miejscowością w gminie Kwilcz. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1218 na mocy dokumentów biskupa Radwana i księcia Mieszka Starego. Po dziesięcina z Miłostowa płacona była do kościoła i szpitala świętego Michała w Poznaniu. Rok 1257, Miłostowo lokowane jako średzkie, prawo średzkie, należało do klasztoru w Paradyżu. Rok 1439, Miłostowo i mnichy drogą zmiany przeszły na własność sędziwoja Ostroroga, wojewody poznańskiego. Następnie właściciele zmieniają się dosyć często. W XVIII wieku Miłostowo to wieś zaciężna w części, jak już powiedział, potem będzie na pewno w swoich wspomnieniach mówił kolega Kołpajło, a także folwarczna. Rok 1791 to przełom w historii Miłostowa, jako że Krzysztof Unruk sprzedaje mieszkańcom ziemię z folwarkiem i na mocy prawa i ustroju staje się osadą holenderską. I chcę Państwu powiedzieć, że była to pierwsza sytuacja w historii, kiedy nastąpiła zmiana ustroju wsi z pańszczyźnianej na holenderską bez zmiany mieszkańców. Rok 1896, budowana jest parafia ewangelicka i wówczas było 767 dusz należących do tej parafii z Miłostowa i z okolic. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, wieś usytuowana jest wzdłuż szosy od wschodu na zachód. Znajduje się tu się kościół, o którym będzie na pewno później mowa, a na północ ode wsi, na wzgórzu, znajduje się cmentarz ewangelicki założony w XIX wieku i na pewno do roku 1989 był w zarządzie kościoła katolickiego. Wyjeżdżając z Miłostowa po stronie lewej widzimy wieżę ciśnień ujęcia wodnego zbudowaną w roku 1986, a także bliżej szosy przemysłową fermę trzody chlewnej zbudowaną w latach 70. na bazie projektu węgierskiego. Drodzy Państwo, zapraszam, zwiedzamy Miłostowo, przewodnikiem jest pan Jan Kołpajło. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Ruszamy. To, zbliżamy się do Miłostowa. Za nami Kwilcz. Po prawej stronie, tam w dali, nieistniejące gospodarstwo, szrama. No, zbliżamy się do pierwszego gospodarstwa. W tej chwili mieszka Jadwiga Kozłowska, to są moi krewni, ale mieszkają od 1946 roku. Ten dom zawsze miał numer pierwszy, stary dom. Dalej za tym domem jest staw, który został wykopany w 1902 roku, wtedy kiedy budowano ten kościół. Kościół został wyświęcony w 1902 roku. Tak samo jak pastorówka, też ten sam rok zabudowy. Tak, jak pastorówka, czyli tam, gdzie mieszkał pastor. Bardzo ładna zabudowa, kościół w stylu neogotyckim, jednonawowy. Znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Miłostowie, który został wybudowany w 1902 roku. W środku mamy organy, w tej chwili już nieistniejące. Te organy zostały zainstalowane i wykonane przez Polcina. Swego czasu się skontaktowałem z jego wnukiem, który też jest organmistrzem w Poznaniu, naprawia organy, instaluje i tak dalej. Kościół został wybudowany w 1902 i w tym czasie była to najwyższa wieża, 45 metrów wysokości. Pod koniec lat 70. została zdjęta ze względów bezpieczeństwa.
Dalej w kościele mamy układ ławek, który był charakterystyczny dla kościoła, kościołów ewangelickich. W czasie, właśnie na końcu wojny, w 1945 roku, zostały one spalone przez żołnierzy radzieckich, którzy tutaj stacjonowali. Zniszczyli też organy, czyli piszczałki. I zniszczyli też pasyjkę, czyli Pana Jezusa, figurkę Pana Jezusa w ołtarzu w kościele. Poza tym jeszcze ja pamiętam, że po prawej stronie, jeżeli wchodzimy, był blisko ołtarza był metalowy piec do ogrzewania. Mamy również chór wykonany z drewna na takiej wysokości, gdzie jeżeli ktoś śpiewa, chór śpiewa, bardzo ładnie głos się roznosi, sufit jest drewniany, układ okien i tak dalej, i układ wewnętrzny jest, zewnętrzna bryła, to jest układ neogotycki. Za kościołem jest pastorówka, w której mieszkał przez kilka lat pastor. Ona została tak samo wybudowana w 1902 roku. Tu mijamy teraz, przede mną jest gospodarstwo, gdzie było morderstwo pelców. Następne gospodarstwo, tutaj ten mur, to było gospodarstwo, mieszkał kołodziej. Tutaj jest nowy dom wybudowany. Pana Łapki, naszego tutaj, woźnicy. Pamiętam, tutaj przychodziłem z mlekiem, tu był akurat w tym miejscu dalej. Przed wiele lat mieszkał pan Rakoczy, teraz Goździk. Następnie sołtys. Tak, pan były Rakoczy, sołtys. Tak. Następne miejsce tam widzimy, było dom chyba Rachowka, ale ja nie pamiętam. Też tutaj zabudowania były. Dom nieistniejący pani Łodygowej. Tu stały w tym na rogu szopy, tam dalej stodoła. Wciśnięty jak gdyby w te miejsce pani Łodygowej był dom państwa to było dom państwa Bieleżewskich, teraz Śmiergałowie. To był dom tylko, który był jak gdyby wciśnięty w plac. Dalej zabudowania, jak ja pamiętam, państwa Kozłowskich. W tej chwili są dwie rodziny mieszkają, ale kiedyś... Przed tym mieszkał Wytrykus, sołtys. Tak, Wytrykus, zgadza się. Wytrykus. Następnie jest zabudowanie pan Buchwald, nasz dobry sąsiad. Już nikt tutaj nie mieszka. No i dalej mamy po naszej stronie dom państwa Dreczków, nowo wybudowany, dość pokaźny. Jak na jeden miłostwo. Z największych Miłostowie tak, w tej tak. chwili, tak? 8A. Tak, i tutaj jest dalej pola, czyli pola właściciela się rozciągają. Jest też, tam jest widać fragment też po drzewach, możemy poznać, że jest rów. To był rów, który ciągnie się od Nowej Dąbrowy. Jak będziemy dalej, powiem coś o tym rowie. On idzie w kierunku Krzyszkówka. Krzyszkówko jest kilka metrów poniżej poziomu, to znaczy poniżej poziomu Miłostowa. No i zbliżamy się do domu. Prosto i zakręcimy. Domu Czcielińskich. Ten dom został wybudowany prawdopodobnie. To był koniec wieku XIX, dlatego że według jednej mapy, starszej mapy nie było. Mapa z 1905, ten dom już był zaznaczony. Także podejrzewam, że w tych latach, w tym czasie został wybudowany. Tablica, dobrze. Koniec Miłostowa. Koniec Miłostowa, dalej zawracamy, dojedziemy do Lewic, do Krzyszkówka. Dalej by się dojechało do Krzyszkówka, który jest sypialnią, można powiedzieć, tak, letnią bardzo Poznania. Bardzo ładna miejscowość. Piękna. I Lewice zresztą związane z Miłostowem w ten sposób, że Miłostowo kiedyś należało do parafii lewickiej. Także tutaj, czyli powracamy tak. już. To dalej przed nami tam jest droga do Zębowa i na Tarnowiec. Tarnowiec kiedyś należał do
administracyjnie po pierwszej wojnie doleżał do Miłostowa. Zresztą jak była jeszcze szkoła, to miałem kolegów, którzy chodzili z Tarnowca do Miłostowa, do szkoły. Tu teraz zbliżamy się do boiska szkolnego. Jak ja tylko pamiętam, zawsze było boisko. Za moich czasów świętej pamięci pan Ignis, jak pamiętam, z uczniami budował skocznie, boisko, graliśmy w piłkę, ale też tak bliżej tam tych naszych, no już dawnych, mojego miejsca zamieszkania było tak zwane Lagerhalledienst, to znaczy to było w czasie wojny, gospodarstwo domowe, inaczej, gospodarstwo domowe dla dziewcząt. One się uczyły tu gotowania, prowadzenia domu. Tak, prowadzenia domu. Czyli to, co potem robiły siostry uszulanki. Tak, coś takiego. Coś takiego, coś takiego miały, nie? I to akurat było dosyć sporo, bo ja pamiętam jeszcze jeszcze to wszystko. No i teraz tutaj te nasze... To są twoje włości? Tak, moje włości, były jak włości. Jak pięknie. Ale drzewa wielkie, to jeszcze to nie... Już posadzone. Później to już posadzone. Posadzone później, to już tam rodzice, tata sadził i tutaj nowy właściciel. Do którego roku tu mieszkaliście? Znaczy ja mieszkałem do 87, do czasu ślubu, ale tu... I potem Maria cię stąd wyrwała, tak, do miasta. Tu wyrwała, tak. Ale bo tutaj na Kwidz mówią miasto. Tak, tutaj właśnie miałem, nauczyłem się pracy i... Ten budynek. Tutaj mieszka w tej chwili, już mi w pamięci, zawsze mieszkał Stefaniak, później, już nie pamiętam, potem. Tu teraz Ogara, w tej chwili pani Bielerzewska. Nie? Tutaj jest następnie takie zabudowanie. Piękny kamienny budynek. Tak, bo to jest 1882, ale tutaj było wielkie drzewo i pamiętam, spadło Ogary, tak. I tutaj był dom wzdłuż ustawiony 1927. Tak. Tutaj Grzebyk. Przyjechał z Ameryki prawdopodobnie tak z tego tutaj. Dorobił się tam, tak, i tu wybudował. Kupił. Tutaj? Tu teraz Kątscy Andrzejewski kiedyś mieszkał. Tu szkoła. Tu? Tu tak, tu a tu mieszkają szkoła. Państwo Manysiowie. Manysiowie, później mieszkali nauczyciele Ignyś i Madalin. Tu był sklep. I trochę wolniej. Świetna, wolniej. Tu było. Ale super. Tu był dawniej młyn. To jest młyn i później był klub rolnika. Tu kiedyś jakie. A ostatnio był sklep spożywczo-przemysłowy, tak. Artykuł. I tam dalej, teraz gdzie są te akacje. Ja jeszcze przychodziłem jako mały chłopak. Był taki młyn elektryczny. Jedyny tutaj w okolicy, bo w Pitrzeł nie było, przywozili tutaj do mielenia. Panie Janie, właściciele mieszkają w Tornowie. A ten budynek? A ten, tu Szymańscy mieszkali. Tu był punkt pocztowy po prawej stronie, w tej chwili mieszka... No już jest panie Geniu, kto tu mieszka po prawej stronie? Nowakowscy. A tutaj? Tu jest Ligoccy. Ligoccy. Tu Formuszewiczowie kiedyś mieszkali. Ci Skwileccy Formuszewiczowie? Tak, tak. Tu była piekarnia kiedyś. Teraz mieszkają Hirszman. Pani Czyż? Czyż, tak. I pan Hirszman. Później też Stefaniak mieszkał. Jaki jest piękny ten budynek, tak, budynek ciekawe, z tyłu. Ciekawy jest budynek. Piękny. Tu mieszkała kiedyś Misgierowa, Mietek Kozłowski, teraz tu mieszka Kręcisz i Hirszman. Tu było kiedyś, Czaszykowie mieszkali, w tym, że budynku nie ma, tu było jedno siedlisko. Tutaj Drust, kiedyś Wytryku, nie wiem, Wytryku, sorry. Tu kto kiedyś ten mieszkał? Dom się, tu? Waligura. Tu dom się spalił, wybudowali nowy. Tu był sklep spożywczy w ogóle, Grześkowiak. Ale ten najpierwszy, ten? Tak, ten pierwszy, tak. Tu po prawej stronie wchodziłem, bo tu mieszkał Wojtkowiak, teraz przybył sołtys, tu był dom, tu na tym został wybudowany, stary dom wybudowany, nowy wybudowany. Aha, aha. Pani Awana przybył, tak, obecny sołtys. Tutaj było budynki zabudowania Sochów, nie ma już teraz śladu. Tu Kaczorowscy i tam mieszkał Nerek, teraz mieszka... Geniu, kto tutaj? Po wojnie to były Pegery. Tak, ale i kto tu, teraz wojnie... tu mieszka? Frankowski, tu były Pegery, biura były przy w sklepie obecnym, nie? Tu mieszkał Kliszkowiak, on został zabity przez pioruna w latach 60., jak pamiętam, pod tym, pod Krzyszkówkiem, tam dalej. Tu mieszkał Rudnik, był kowalem, teraz jest... Ale piękne kwiaty tam z tyłu. Geniu, trochę za szybko, jakbyś mógł wolniej, wiesz, bo ja... Bo ja... No, to jest za szybko.
Uciekają mu myśli. Tak. Tutaj mieszkał Mamet. O, tak niech sobie idą stępa, nie? Tak jest tego. Tu był, chociaż trochę szybciej. Mamet, tu jeszcze pamiętam budynek. Ten Straż mieszkał. Ochotnicza, tak, straż pożarna. Wybudowany budynek nowy. Pamiętam jeszcze, jak go budowali. To było oj, dawno temu. OSP Miłostowo, 45 rok. Tak, od 45 roku. Jeszcze w tamtym roku było część, w 45, nie? Część było tego sprzętu pożarniczego z niemieckiego. No i tutaj był już dalej teren sali naszej, kiedyś to Tanzbuda, tak się nazywało, sala i dalej jeszcze świetlica, bo tak zawsze tam świetlica jest, było. I modernizowana. Jeszcze, tak, zmodernizowana tu, bo tu jeszcze mieszkał właściciel, czyli ten dom to był po prostu połączony z razem i właściciel sobie po prostu przechodzi do pierwszego pomieszczenia, no i później... A ten maleńki budyneczek to jest połączenie... I tu mieszkał Kreczmer. Aha. To był... To już Pawlicki. Czy Pawlicki? No, Krawiec Pawlicki, tak, bo to jest, no... Jest pięknie schowany. To jest firma pana Świtaja. Tak. Czy tu była wcześniej, czyje gospodarstwo tu było? Nie, tu wszystko wybudowane. Wybudowane, było. Czyli firma Rozaneks, właściciel, tak, pan Świtaj. Po drugiej stronie Rozaneksu szkoła, przedszkole. Przedszkole, było. Tak. Tu jeszcze chodziłem do przedszkola. A ja tu zaczynałam pracę jako nauczyciel w przedszkolu, no, w Zerówce. Tutaj jest, tu pamiętam to zawsze mile, wspominam, chociaż nie wiem, rok czy dwa chodziłem. Piękny budynek. Zdjęcie gdzieś jeszcze, taka małe zdjęcie gdzieś to było tam na dziedzińcu. Dla mnie się wydawało to duże, bardzo duże, a dzisiaj... Bo byłeś mały. Bo byłem mały. Ja jak wracam do swojej rodzinnej miejscowości, to mam to samo odczucie. W dali widzimy budynek. To mieszkał Cichy. Ojciec był powstańcem wielkopolskim. I teraz ten nowy budynek to przybył. Czyli wybudowany, nowy, ale to pamiętam, zawsze był Cichy. Plac ten, ta część tutaj, co widzimy, ten plac był zawsze. Tam już zarośnięty to są ligoccy. Oni tam w 22 roku przyszli, tu był To jest ten właściciel sklepu? Ten właściciel sklepu, to jest jego rodziny? Tak, to jest jego rodziny. Aha, to jest jego wuja. On mieszkał później na grobi, a teraz na grobi jest ten taki... O, popatrzcie, co na stawie. Stawek, staw, no, który, na którym się uczyłem pływać. To jest, tu otoczenie tego stawu to jest nowo zrobione. Tak, ale tam jest też ważne, może trochę wolniej, tam jest, bo mówiłem o tym rowie tam, tu prawdopodobnie od tego zaczęło się w ogóle osadnictwo w Miłostowie, dlatego że kiedyś przy rowach właśnie osadzali się, no bo była woda. Oczywiście. No, woda to życie. Była olejarnia, dawna jeszcze, z czego nigdy nie wiedziałem, doszedłem tam, gdzieś są fundamenty. Dalej tutaj przy płocie prawdopodobnie, ale było przejście, tak naprzeciwko tam drogi, była droga na cmentarz. Jeżeli kogoś chowali, to właśnie tą drogą o tutaj odprowadzali. Bo ten cmentarz ewangelicki powstał w XIX wieku. Tu mieszkał teraz Czoszyk. Aha, państwo Czoszykowie. Teraz w tej chwili nie pamiętam, ale tu jeszcze taka krótka historia. Tu mieszkali ludzie innej wiary, tak zwane. Jak zbierałem materiały, to mówili, to nie byli ewangelicy typowi, tak jak Miłostowie, tylko oni jeździli na msze i tak dalej do Nowego Tomyśla. Tu mieszkał Ligocki i Tadeusz. Aha. Tu było też zabudowanie, tego nie pamiętam, ale było, ono było, ale no trudno, ja nie pamiętam. Zdjęć nie ma nigdzie, może być. Tak, bo tu nie ma nawet. Ten teraz nowy tutaj budynek. Tu mieszkał Hirschmanowie. Budynek był inny, inaczej się wjeżdżało, budynek no, z takiej cegły, chyba cementówki. Następny taki ładnym kasztanem, teraz już okazałem, to był Ciepły, tak, Ciepły, rodzina Ciepłych, to dosyć szybko się wyprowadzili. Tu jest też taka historia związana z tym dzieckiem, który tam opisuje, nie? Że tutaj zostało, było zostawione i ci Niemcy, którzy tam byli, widzieli. Piękny budynek. No tutaj między innymi mieszkał Jadwiżak, kiedyś szewc, pamiętam, buty nawet tu robiłem, a teraz mieszkają dwie rodziny.
Tu jeszcze też, jak zbierałem materiały, to było też, okazuje się, że było też gospodarstwo, także to właściwie gospodarstwo, to były zabudowania, które bardzo często byli tu rzemieślnicy, no jak to było dawniej, nie? Miał trochę. To znaczy plac. Wioski starały się być samowystarczalne, tak. Prawda? Że także to Sokołowscy było... kiedyś mieszkali, no to jest też, pamiętam, na też takie wzdłuż, podwórze niewielkie, mieszkał Pelc, później kto to był? Pupka. Nie, tutaj jest w tym miejscu ładniej. Tutaj jest Wojtkowiak, teraz Nowaczyńscy. Mm-hmm. Wojtkowiak, tu był jeden brat i tam, gdzie przybył, drugi. Mm-hmm. No teraz już ładnie. Zobaczcie, jaka stodoła. Tak, stodoła jeszcze jest zachowana. Dach jest tylko zmieniony, bo wiadomo. Wiadomo, tak, że jest na... No i tu jest zabudowania Kiszkowiaka, to znaczy ten dom został wybudowany w latach 40., chyba 46. Kiedyś ten dom ich był z drugiej strony, także oni wybudowali sobie od strony ulicy, a tu było pole. No i tutaj szkoła, o czym trzeba później jeszcze dopowiedzieć, dlatego że tutaj jest, zresztą zbliżamy się też do takiego centrum, w cudzysłowie mówiąc, nie? To jest część budynku dobudowana, ta akurat, to jest stara część i tutaj dwie klasy dobudowane w 1888. No. Fragment mojej książki dotyczący tej części Miłostowa. Przed rokiem 1791 Miłostowo składało się z dwóch części wsi. Wsi Zaciężnej i Folwarku. W tej chwili jesteśmy na części, na placu, które prawdopodobnie było wsią folwarczną. Reszta budynków w dawnych czasach po mojej lewej, po mojej prawej stronie prawdopodobnie była to wieś Zaciężna. Znajdujemy się przed szkołą. To jest w tej chwili duży budynek, mieszka tu kilka rodzin. Ta część środkowa budynku to mieszkał dawno temu właściciel. Po prawej stronie został dobudowany po jakimś czasie, natomiast nie wiem daty, natomiast po mojej prawej stronie w 1888 roku zostały dobudowane dwie klasy lekcyjne i już oficjalnie była szkoła. Ja do tej szkoły chodziłem w latach 1965-73. Wspominam to jako najlepsze lata. Było tu kilka klas. Pamiętam kancelarię, salę, dwie i tak dalej. Poza tym jeszcze tu po tej stronie była szkoła, to była jedna klasa, gdzie była najczęściej, z tego co pamiętam, ja przynajmniej się uczyłem, fizyka, chemia. Natomiast pozostałe były tu prace ręczne i tak dalej. Bardzo duży budynek na tamte czasy, jak ja wspominam, bardzo dużo. Z tyłu było podwórze, pamiętam wszystkich nauczycieli, którzy mnie uczyli. Dzisiaj tylko żyje dwoje, pani Stanisława Juś i pani Maria Mosznińska. To były nauczycielki, które mnie uczyły. Był jeszcze pan świętej pamięci już, Antoni Juś, Marian Sulek, Paweł Madaliński i pan Ignyś. Także to byli moi nauczyciele. Chodziło tu dosyć sporo dzieci, było nawet 70 do 80 i budynek w tym, było to właściwie wokół tej szkoły, skupiało się całe życie tej wsi, wszystko tętniło życiem. Drodzy Państwo, koniec wycieczki po pięknym Miłostowie. Spotkaliśmy się tutaj i rozmawialiśmy o osobach tu żyjących w dniu dzisiejszym, ponieważ 18 sierpnia jest uroczystość 800-lecia miejscowości Miłostowo, na którą zapraszamy. A ja dziękuję bardzo serdecznie panu Janowi, dziękuję osobom, które nam pomagały. Kroniki Kwileckie, Anna Korpik. Do zobaczenia.